Dobry wieczór. Po pierwsze, gratulacje dla mojego zespołu. Te nasze ostatnie wyjazdy były zawsze bardzo, te konferencje prasowe po tych wyjazdach były bardzo męczące. Dzisiaj troszeczkę lepszy nastrój. Uważam, że zasłużyliśmy na zwycięstwo. Uważam, że w pierwszej połowie już mieliśmy bardzo dużo dobrych momentów. Wiadomo, Górnik ma fantastyczną ofensywę, także tutaj nie jest się w stanie wybronić wszystkiego. Myślę, druga połowa też dobry początek w naszym wykonaniu, szansa na 2-0, nawet bardzo dobre szanse, czy dużo takich momentów, że już powinniśmy mecz zamknąć, nie zamykamy i nagle Górnik wraca do meczu w sytuacji, gdzie naprawdę nie można było z tym liczyć, bo nic nie wisiało w powietrzu, my mieliśmy kontrolę nad meczem jak widać, nawet w meczu, w którym gramy dobrze, poprawnie, mamy dużą kontrolę, może nie pełną kontrolę, ale dużą kontrolę, trzeba zawsze troszeczkę szczęścia. Ta sytuacja rzut karny, 2-1, rzut karny, VAR to jest na pewno bardzo kluczowa sytuacja dla nas dzisiaj. Trzeba szczerze powiedzieć, dzięki Bogu sędzia zauważył tam przewinienie na Rafale Pietrzaku i cofnął to i myślę, że później, ogólnie po wyniku 1-1 nasza reakcja dzisiaj, dalej graliśmy w piłkę, dalej kreowaliśmy, dalej chcieliśmy ten mecz wygrać, bardzo dobre zmiany dzisiaj znowu, także dużo dobrego i w końcu myślę pod kreską zasłużone 3 punkty na wyjeździe. Dodatkowo do tego, powiedzmy, opisu meczu chciałbym bardzo, nie tylko w moim imieniu i w imieniu sztabu, ale także w imieniu całego zespołu, jeszcze przed chwilą w szatni o tym rozmawialiśmy, podziękować wszystkim naszym kibicom, którzy tutaj dzisiaj przyjechali. Kawał drogi, drugi dzień świąt, 6 przegranych meczów na wyjeździe, także naprawdę szacunek za to, że przyjechali, że w nas wierzyli, że nam pomogli. I że mogliśmy się tutaj po meczu razem z tych chyba mega ważnych 3 punktów cieszyć. Także jeszcze raz komplement dla mojego zespołu, komplement dla kibiców i na pewno cieszymy się, że tak mogliśmy zakończyć święta i teraz przygotować się na spokojnie do ważnego meczu z Wartą Poznań. Dziękujemy, trenerze. Czy są pytania? Bardzo prosimy. Dzień dobry, Paweł Stankiewicz, Dziennik Bałtycki. Trenerze, na ile motywujące dla Was były wyniki sobotnich meczów, czyli porażki Wisły, Płock i Radomiaka, bo wiadomo, że to dzisiejsze zwycięstwo no, w dużym stopniu przybliżyło Lechię do 4. miejsca w lidze. Szczera odpowiedź. Takie wyniki zawsze pomagają, jeżeli sam zrobisz twoją robotę. I my to przed meczem wiedzieliśmy. My wiedzieliśmy, że ze względu na te wyniki dzisiaj dla nas jest olbrzymia szansa, ale te wczorajsze wyniki nic by nam nie dały, gdybyśmy po prostu dzisiaj nie zdobyli naszych punktów. Na pewno udało nam się teraz na 5 kolejek przed końcem zbudować pewną przewagę nad 5. zespołem. Okaże się jak duża, zależnie od tego, co Piast dzisiaj zrobi w Warszawie. Na pewno wyścig o te 4. miejsce będzie jeszcze trwał i nie jest wygrany, ale prawda jest też taka, że jestem przekonany, że jest wszystko teraz w naszych rękach, nogach i głowach i że to my zadecydujemy o tym, czy po prostu teraz my zadecydujemy o tym, czy skończymy sezon na 4. miejscu. Dziękujemy. I jeszcze trenerze, 2 pytania personalne. Kacper Sezonienko, bardzo dobra zmiana dzisiaj, udział przy 2 bramkach. Na pewno tego pan od niego oczekiwał, takiej zmiany właśnie, że da taką zmianę jakościową. I pytanie drugie o nieobecność Flavio. Czy to była
tak powiem, kara za jego poprzednie słowa. I, no i Flavio będzie potrzebny, bo Łukasz Zwoliński wisi za kartki w kolejnym meczu, prawda? Odpowiadając na obydwa pytania, Sezonienko dzisiaj bardzo dobra zmiana, ale też bardzo poprawny, pozytywny występ Bassa Diabaté od pierwszych minut. Ogólnie dzisiaj znowu dobre zmiany, także chłopcy, którzy weszli z ławki, nam pomogli w tych kluczowych sytuacjach, w tych kluczowych fazach. Duży komplement za to. Nieobecność Flavio dzisiaj była moją decyzją. Już w wywiadzie przed meczem powiedziałem, że tak, prawda jest taka, że mamy nasze wewnętrzne zasady i te tematy rozwiązujemy wewnętrznie. Tutaj, tak jak już powiedziałem, ja z Flavio sobie to wyjaśniliśmy i wszystko zawsze dla mnie jest ważne, aby wszystko w tym wszystkim zawsze żeby widzieć zawsze cały obraz tego wszystkiego i na pewno ten jeden moment Flavio był niewłaściwy, ale przy tym wszystkim zawsze mam pełną świadomość, co Flavio zrobił dla naszego klubu, jak dużo nasz klub zawdzięcza Flavio i w ostatnich 5 kolejkach tego sezonu Flavio dla nas będzie ważnym zawodnikiem i na pewno będziemy z niego korzystać.